Witajcie serdecznie. Przed Wami pozycja od wydawnictwa Nawias, autorstwo pani Karoliny Kaczyńskiej, piwko, Ciałość. I słuchajcie, ona jest taka bardzo cieniusieńka, ma 172 strony, ale słuchajcie, zaczniemy tutaj może od cytatu. Opowiadam, jak traci się dziecko w środku nocy, 13 sierpnia, we własnej łazience i jak bardzo nikt nie umie odpowiedzieć, dlaczego znowu nie wyszło. Słuchajcie, nawet nie wiecie w ogóle, jak ciężko mi było naprawdę przeczytać tę cienką książkę i jeszcze ciężej, kiedy zasiadłam naprawdę przed komputerem, żeby napisać recenzję, a zamiast klawiatury widziałam spadające na nią łzy, które totalnie wszystko mi rozmywały. Ta pozycja naprawdę poruszy bardziej niż śmierć bliskich na naszych oczach. Uwierzcie mi, od samego początku wprowadza nas w bolesne doświadczenie bohaterki, która wie, że od urodzenia stała się tykającą bombą chorobową. Każdy kolejny rok niszczył coraz bardziej marzenia i nadzieje na normalne życie. Złamania pojawiały się częściej niż burza w lecie, a z dolegliwości mogłaby napisać nawet coś na kształt encyklopedii. Ale możecie w to nie uwierzyć, bo ona naprawdę kocha swoje ciało, chociaż czasem kiedyś je nawet nienawidziła. Jednak powiem Wam, że ona nauczyła się je tolerować i pokazuje, że nikt nie powinien być bardziej ważny od nas, od naszego ciała, od naszej osobowości, że to właśnie od nas zależy, jak będziemy je traktowali i co w związku z tym się stanie. Bo nasze ciało nie powinno być naszym wrogiem, ale właśnie przyjacielem. Jeżeli będziemy je traktowali z szacunkiem, to uwierzcie mi, że nawet ono nam je podaruje. Powiem Wam, że nic nie da tutaj w ogóle porównanie samej siebie do innych osób, bo no, nigdy nie wiadomo, czy powiedzmy te osoby nawet nie przechodzą aktualnie jakichś tam chorób, czy jakichś problemów, czy no, jakiegokolwiek nieszczęścia w swoim życiu. Pozycja wręcz zaznacza, że nie mamy prawa oceniać nikogo ze względu na wygląd, bo nikt z nas nie wybiera sobie tego, co dała lub co zabrała nam natura. Nigdy nie będziemy tacy jak ktoś, bo mamy być tacy, jacy jesteśmy, jakich nas właśnie stworzyła natura, nasze autentyczne ciało, nasze możliwości. I słuchajcie, no, każdy z nas w ogóle jest wyjątkowy i naprawdę najpiękniejszym darem, jaki możemy uzyskać od naszego ciała, jest tutaj przede wszystkim zdrowie. Odpowiednio pielęgnowane zapewni nam godne życie na bardzo, bardzo wiele lat. Słuchajcie, ja tę książkę w ogóle traktowałam jako taką osobistą spowiedź, bo autorka zdradziła nam największe sekrety i tajniki swojego ciała. Wszystko w tak poruszającym stylu, aż naprawdę chwilami zapierało dech. W ogóle w pozycji znajdziecie niesamowite porównania, symbolikę obrazów i sceny, które naprawdę powodują, że zmienicie zdanie na bardzo wiele tematów odnośnie samych siebie. Powiem Wam, że po tej książce naprawdę widać, że nie wygląd jest najważniejszy, ale to, co skrywa właśnie nasze ciało. Pozycja jest no mega poruszająca, bo ona pokazuje, że każdy z nas powinien akceptować siebie takim, jakim jest. I może nawet nie chodzi tyle tylko o wygląd, ile o właśnie nasze ciało, żeby, wiadomo, jeżeli coś komuś szkodzi, to po prostu, żeby tego nie jeść. Jeżeli ktoś nie umie się odnaleźć w jakiejś sytuacji, ale chce być taki jak ktoś i stara się z siebie wydobyć nie wiadomo ile, żeby się siłować, na przykład ludzie otyli, że nie wiadomo jak mocno chcą być szczupli, zagładzają się na śmierć. Nie, to wcale nie będzie dla nich dobre. Jesteś taki, zaakceptuj to. Wiadomo, możesz coś z tym wszystkim zrobić, ale pamiętaj, że nie rób niczego na przekór właśnie swojemu ciału. To wszystko jest tutaj opisane właśnie w ten sposób, co ja Wam pokazuję, co ja Wam mówię. Aż ciężko mi się w ogóle o tej książce wypowiedzieć, bo naprawdę autorka tak dużo rzeczy tutaj opowiedziała, tyle przeszła w życiu, że mówię Wam, to jest po prostu szok. Jeden wielki szok, książeczka cienka, ale bardzo ciężko przez nią przejść. Naprawdę jest niesamowicie ciężka psychicznie. Jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo wrażliwy, uwierzcie mi, że będzie chwilami się naprawdę zatrzymywał i po prostu nad tym wszystkim zastanawiał. I zastanawiał tak, że będzie potrafił nawet sam siebie poruszyć tutaj, żeby się zmienić, żeby ciągnąć do tej całej dobrej sytuacji, żeby zrobić z siebie coś dobrego, dla siebie coś dobrego, a nie żeby patrzeć na kogoś i nie wiem, próbować żyć jak ktoś. Bo możecie nawet tego nie wiedzieć, ale ten ktoś może będzie chciał żyć tak jak wy. Nigdy tego nie wiecie. Ale przede wszystkim zdrowie naszego ciała powinno być naszym priorytetem, bo gdyby nie ono, no to przecież nas by nie było, tak? Ja za książeczkę bardzo dziękuję wydawnictwu Nawias, no strasznie, strasznie poruszająca naprawdę, aż ciężko w ogóle o niej mówić.
Ja się z Wami żegnam i jeżeli lubicie takie klimaty, u mnie ma totalną dziesiątkę i nie da się w ogóle powiedzieć tego w mniejszym stopniu, jakbym mogła, dałabym jej całe 100. I wszystkich zachęcam, żeby po tą książeczkę sięgnąć, a przede wszystkim tych, którzy uważają, że coś z nimi jest nie tak, że coś w ich wyglądzie im się nie podoba. Przeczytajcie książkę, a dostaniecie na nie odpowiedzi. Pa, 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 pa.